Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W cząsteczce pewnego kwasu tlenowego znajduje się 5 wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych, w tym jedno wiązanie koordynacyjne. Kwas ten ma silne właściwości utleniające. Napisz wzór sumaryczny i elektronowe tego kwasu oraz zaproponuj reakcję chemiczną, która potwierdza jego utleniające właściwości. Ok, zaczynamy od tego, że jest to kwas o wzorze sumarycznym HNO3, czyli kwas azotowy 5, ale nazwy nie musimy tu podawać. Następnie mamy napisać jego wzór elektronowy, czyli tu mamy wolną parę elektronową do azotu. I teraz to jest nieważne, czy idzie do góry, czy do dołu wiązanie podwójne, a na dole koordynacyjne, tutaj dowolność. Ok. I mamy tutaj reakcję charakterystyczną. Jest to miedź plus HNO3, który będzie stężony. Tworzy nam się sól dwuwartościowej miedzi. Ma się tutaj coś utleniać, czyli powstaje nam gaz, a dokładniej tlenek azotu 4. Powstanie nam woda i uzupełniamy współczynniki stechiometryczne. I teraz opis. Azot w kwasie azotowym 5 tutaj jest utleniaczem, czyli sam się redukuje. Jego stopień utlenienia zmienia się z, tu mamy kwas azotowy 5, do 4. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.